mam przed Wami opowieści o zmroku startable pani Heleny Dahlgren od wydawnictwa Znak Emoticon. Nie wiem jak Wy, ale ja po prostu uwielbiam opowieści z Jorvik. Śledzę ich historię od samego początku i wciąż za każdym razem jestem po prostu nimi zaabsorbowana. Tym razem jednak spotkałam bohaterów w całkiem innym wydaniu. Otóż czwórkę naszych przyjaciół spotka coś dziwnego. Ktoś pozostawi dla nich tajemniczy list, z którego wynika, że pod żadnym pozorem nie wolno im nikomu o nim powiedzieć. Poznają czas i miejsce spotkania i co dziwne, nawet nikomu nie wspomną, że wyruszają w samotną podróż. A jak jest ich zdziwienie, kiedy nagle każdy z nich dociera w to samo miejsce. Noc jeszcze całkiem nie nadeszła, choć zaczyna nadchodzić zmrok, a oni, korzystając ze sposobności dodatkowego czasu, gdyż nasze bohaterki przybyły tam nieco wcześniej, zaczynają opowiadać sobie historie, do których wcześniej przed nikim się nie przyznały. O dziwo, choć są najlepszymi przyjaciółkami i wojowniczkami, które nigdy nie miały przed sobą sekretów, tutaj jednak przekonają się, że nie były tak do końca ze sobą szczere. Jako pierwszą poznać opowieść Lindy. I tutaj z ręką na sercu przyznaję, że zmroziła mnie do szpiku kości. Czytałam ją nieco w nocy i aż wstyd przyznać, ale odłożyłam na bok, bo po prostu bałam się ją doczytać do końca. Wiem, głupie, bo opowieść była naprawdę... ja wiem, że... Wiecie, czasami po prostu nie wiadomo, co powiedzieć. Powieść była upiorna. Ta historia jej w ogóle... Nie wiem, może dlatego, że przypominała mi mój uraz dzieciństwa, który przeżywam chyba do dzisiaj. Kolejną opowieścią jest Anne, która była troszeczkę mniej straszna, aczkolwiek bardzo klimatyczna. Opowieść Lisy nie na tyle mnie przestraszyła, co bardzo wzruszyła. Wiem, że ona miała przestraszyć i zapewne moje dzieci by tak właśnie zareagowały, jednak mnie napełniła sentymentem i tą okropną prawdą, że wszystko przemija. Gdzie jako ostatnio opowiadała Alex. Jej historia jest również straszna, lecz bardzo powiązana z pozostałymi wcześniej. Czyżby więc zatem wszystkie miały czegoś dzisiaj dokonać? I jaki był właśnie tego powód ich wspólnego spotkania? Słuchajcie, wiem, że jeśli już wyjdą kolejne książki z tej serii, to na pewno każda z dziewczyn będzie nieco inna. Bo te opowieści ich zmieniły i zapewniam Was, że zawierają nie tylko strach, ale i ukryty przekaz, który każdy zauważy bez wyjątku, czy duży, czy mały. Dla mnie jest to bardzo wartościowa pozycja, z której dzieci naprawdę będą mega zadowolone, kiedy tylko mogą ujrzeć ją pod choinkę. Ach, słuchajcie, to jest taka książka, że można ją czytać w ogóle osobno, pomijając każdą inną serię, te wcześniejsze części. Fajnie na pewno jest, kiedy spotykacie te dziewczyny w części pierwszej, kiedy wiecie, kim były, wiecie, co robią, jak się spotykają. Aczkolwiek powiem Wam, że jeżeli ktoś nie chce kupować całości, to z pewnością tą książkę może kupić jako osobną. Powiem Wam, że ja bym się z niej mega cieszyła, gdybym dostała ją pod choinkę. Naprawdę takie super straszne historie, a co naprawdę tak wieczorem przeczytać, tak gdzieś dzieci usiądziecie. Ja Wam przeczytam tutaj pewną opowieść, na przykład Lisy czy Lindy. I jest tutaj mega taki mały dreszczyk emocji. Dla nich mało, dla mnie bym za duży. Także super polecajka na święta, mega. W ogóle kocham te opowieści startable. One są po prostu niezapomniane i chociaż każda z nich coś tam wiadomo, że gdzieś tam się wiąże z jakąś tam przeszłością, która była w poprzednich książkach, tak spokojnie możecie je czytać osobno. Mega, mega Wam ją polecam. To była dla mnie po prostu boska przygoda. I w ogóle sami zobaczcie, do środka te fotografie. Nie wiem, że nie fotografie, ale same te obrazki. Po prostu coś mega, I każdy z nich właśnie jest tak bardzo dopasowana do historii, o której akurat czytamy, do tych wydarzeń, które się tam dzieją. Po prostu miód malina. Także ja się z Wami żegnam i bardzo, bardzo Wam ją polecam. Czytajcie opowieści o zmroku.